Rozdział czwarty, w którym szkło przegrywa z Oskarem, Manchester przegrywa z Barceloną, bęben przegrywa z odkurzaczem, a mama przegrywa z tatą. Poza tym kosmiczna Kaśka dowiaduje się, że będzie dostawać terpentyną po nosie, a rodzina zawiązuje agencję detektywistyczną. Nazajutrz tata z Oskarem poskładali rower. Nowiutki widelec błyszczał nieskazitelnym lakierem, zawstydzając resztę podrapanego bicykla. Chłopiec nawet nie śmiał pytać, czy mógłby go wypróbować. Teraz, gdy pojazd działa, kara stała się naprawdę dotkliwa. Mama z Oliwką poszły kupić artykuły malarskie potrzebne do renowacji obrazu. Oskar stęskniony, zadziczeniem po rowerowych pagórkach, zajął się lekcjami, a tata zasiadł przed telewizorem i złowił jakiś kanał sportowy. Popołudnie topniało w oczach, niczym sopel wystawiony na marcowe słońce. Tato, skończyłem! Zawołał Oskar zza ściany. To dobrze, synku. Później przeczytam. Odkrzyknął tata zaaferowany tym, że Hiszpanie znowu dawali łupnia Anglikom. Druga połowa meczu rozpoczynała się wynikiem 2-1. Mogę zamienić miejscami hipsterski stolik i regalik? Tak, synku, krzyknął tata zaniepokojony, że Anglicy prawie wbili gola z rożnego. Łubudu! Bum! Co robisz? Zapytał tata, zniesmaczony faktem, że angielska drużyna wykonała już trzeci rzut rożny. Nic, książki spadły, ale pozbierałem. Tato, a czy szklany blat pasuje do hipsterskiego stolika? Pasuje, odpowiedział machinalnie tata, nie wsłuchując się w słowa syna. Nic dziwnego, bo właśnie okazało się, że przysłowie do trzech razy sztuka jest prawdziwe i Anglicy wyrównali. Szur, szur. Brzdęk. No, nie może być spokoju w tym domu, jęknął z pretensją tata w kierunku całkowicie niewinnego telewizora. W ćwierć sekundy później gnał już do pokoju, krzycząc: synku, co się stało? Oskar stał z miną winowajcy na środku pokoju. Wysoki, wąski słupek z książkami był odsunięty na bok. Jego miejsce w rogu pokoju zajmował teraz bęben, przykryty połówką szklanego blatu zdjętego z ławy. Druga połówka blatu błyszczała, rozmieniona na drobne, a właściwie bardziej ostre i bardzo drobne. Wszędzie leżały porozrzucane książki. Tata szybko ocenił sytuację i dostrzegł, że poza stratami materialnymi nic poważnego się nie stało. Synku, powiedział surowo, mogłeś poprosić o pomoc. Chciałem zrobić ci niespodziankę, wymawrotał Oskar. I oto kolejna niespodzianka tego spotkania. Hiszpanie w minutę po utracie bramki znowu wychodzą na prowadzenie, dobiegło zza ściany. Czy ty wiesz, że mogłeś się pokaleczyć? Wrzasnął wyprowadzony z równowagi tata, któremu właśnie uciekała ciekawa akcja meczu. Musielibyśmy jechać do szpitala, a ja nawet nie wiem, gdzie tu jest szpital. Czy nie można było poczekać z realizacją tych pomysłów? Na przykład do końca meczu? Co za spotkanie, to nie mecz. To film akcji, kontra wyspiarzy rozbita przez wściekle pracującą obronę. Dośrodkowanie, samotny rajd. I tak, proszę państwa, wspaniały festiwal bramek fundują nam dziś gracze obu drużyn. 4-2 na stadionie w Barcelonie. Tato, a może obejrzymy do końca mecz, a potem razem posprzątamy? Spytał ostrożnie Oskar, widząc niepokojące emocje malujące się na twarzy rodzica. Bo wiesz, czego oko nie widzi, to reszta żałuje. Tata przygryzł wąsa, sapnął, wziął syna za rękę i poszli na kanapę. Prawie równo z końcowym gwizdkiem zjawiły się mama z Oliwką. Hej, hej, czy wypracowanie napisane i sprawdzone? Zawołała od progu mama. Przedłużająca się cisza mogła oznaczać tylko jedno, że panowie właśnie uzgadniają zeznania. Zaraz sprawdzę, zaryzykował bezpieczną odpowiedź tata. W tym momencie Oliwka krzyknęła na widok rozsypanych książek i szkła. Co to? Spytała mama, zaglądając przez jej ramię. Projektujemy wnętrza, szepnął tata. Czy to jest ta druga młodość bębna? Zaraz posprzątam. Tata wstał, podniósł bęben i potrząsnął nim. W środku coś się telepie, zauważył z miną męczennika. Zabrał większe kawałki szkła do kosza na śmieci, a te mniejsze wciągnął w odkurzacz.
Jeszcze coś się błyszczy za tobą, pokazała palcem mama. Tata odwrócił się z długą rurą w dłoni i strącił z biurka bęben. Badabą! Zabrzmiał złowrogo bęben. Obluzowana obręcz z naciągniętą skórą odpadła od niebieskiego korpusu. Kaczor Donald robi porządki, parsknęła mama i wycofała się z pokoju. Spokojnie, naprawię to, zawołał tata, czując, że wieczór wymyka się spod kontroli. O! Krzyknął Oskar. Co to? Dodała Oliwka. Z bębna wypadł zeszyt, taki cienki, szkolny, obłożony w szorstką plastikową okładkę. Pokaż! Zawołała Oliwka. Nie właśnie, najpierw odkurzę szkło, zarządził tata i szybko zakręcił się zwijającym odkurzaczem. Hej, tu są jeszcze dwa, szepnął Oskar. Tata odstawił odkurzacz i zajrzał do bębna. Między ścianką a wewnętrzną obręczą tkwiły dwa zeszyty. Tata sięgnął po nie. Były stare, kartkowane, też oprawione w gruby, brzydki plastik. Wypełniało je nierówne pismo ucznia. Zlikwidowaliśmy wreszcie tę gemelę i zaraz okazało się, że piwnica jest tylko nasza. To będzie nasza baza, czyli harcówka. Szur, szur, szur. Szelest karkowanych stronniczek. Ten szyfr jest klawy i bombowy. Mucha nie siada. Wszystko można tym zaszyfrować. Na przykład moje imię i nazwisko brzmi BKEYRA WLUAIPWSAL, a moje przezwisko CZREWPUT. Szur, szur, szur. Babcia mnie śledziła. Moja własna babcia, przebrana za agenta. Nie wierzę, ale to prawda. Ten druh jest niesamowity, jeśli nawet babcią zaczyna pozytywnie odbijać. Szur, szur, szur. Hurra! Jutro jedziemy na pierwszą wycieczkę. Wreszcie zostaniemy prawdziwymi harcerzami. A wycieczka ma się nazywać Parasolada. Szur, szur, szur. Wciąż nie mogę w to uwierzyć, ale jedziemy do Kielc. Traktory ciągną nasze cygańskie wozy, a syrenka przemalowana na krowę toczy się na czele. Już 3 patrole drogówki nas zatrzymały i żaden nie dał nam mandatu, bo druh grał im na trąbce i akordeonie. Wciąż szczypię się, żeby przekonać się, że to nie sen. Mam już od tego szczypania same siniaki. To jakiś pamiętnik, stwierdził tata. Ale czyj? Chyba nie tych łobuzów? Zawołał Oskar i aż podskoczył z podniecenia. Nie, to pamiętnik tego kogoś, kto wyrzucił bęben, przerwała mu Oliwka. Nic podobnego. Pamiętników się nie wyrzuca. Najwyżej pali, tłumaczyła mama. Nikt normalny nie wyrzuci osobistych zapisków, żeby je potem czytali obcy ludzie. No więc, czyj to pamiętnik? Pytał Oskar, trzymając w dłoniach bruliony, jakby był największym skarbem. Tego właśnie musimy się dowiedzieć, powiedziała Oliwka, zaglądając bratu przez ramię. Czy wy nie przesadzacie? Mama zwróciła się cicho do taty. Pozwoliłam wam przytargać ten kretyński bęben. Myślałam, że będzie z tego zawali droga, którą sami zaraz ześlecie na śmietnik. A teraz co? Mamy naprawiać obraz i bawić się w detektywów? Zamiast odrabiać lekcje, dzieciaki będą ślęczeć nad tymi zeszytami. A jeśli znajdziemy tam coś, co okaże się dla nich ważne? Zastanawiał się tata. My lądowaliśmy tu trochę jak na obcej planecie. My wiemy dlaczego. Pieniądze, kredyt, przyszłość, kariera. Ale Oskar z Oliwką bardziej muszą niż chcą. Sama przecież wiesz. Poza tym teraz jeszcze mało im zadają. Czyli mam się zgodzić na wasze głupie pomysły? I co? Założymy rodzinną agencję detektywistyczną do zbadania tajemnicy pamiętnika? Mamo, skąd wiedziałaś? Wrzasnęły dzieciaki, które jak zwykle w takich sytuacjach miały słuch lepszy niż nietoperze. Możecie to sobie studiować wieczorami, kiedy odrobicie lekcje, ale mam nadzieję, że nie zapomnieliście o obrazie, co? Jutro kosmiczna Kaśka wraca z piwnicy. Zamierzam ją naprawić przy waszej pomocy. Przefasonuję jej buźkę terpentyną i szpachelką. Zawzięłam się i tyle, dodała z uśmiechem. Ale na razie uprzejmie proszę zasuwać na kolację. Leżała ta makulatura w bębnie 100 lat, przeleży jeszcze do jutra. Raz, raz, raz. Wy robicie kanapki, tata zmywa, a za szkło z ławy policzymy się następnym razem. Do kuchni marsz. 3 bruliony,
Dwa cienkie i jeden gruby leżały na biurku. Odrobinę pachniały pleśnią. Po świata żarówki w przedpokoju odbijała się na chropowatych plastikowych okładkach. Bęben, na którym niedbale nasadzano oderwaną obręcz, stał w kącie. Zdawało się, że szeroko uśmiecha się półksiężycowatą szparą pomiędzy obręczą a korpusem.